Cześć, witam Was w dzisiejszym vlogu na moim kanale. W dzisiejszym vlogu zaprezentuję Wam 43-dniowe młode króliki, 33-dniowe młode króliki oraz 30-dniowe młode króliki. Zapraszam. Pozdrawiam użytkownika Psie Serce oraz użytkownika Pasje Tworzy Mirek. Myślę, że jeszcze w tym tygodniu pojawią się kolejne filmy z wykotów, ponieważ z terminem wykotu na ten tydzień mam 4 samice. Wszystkie młode króliki mam tutaj w tych 4 komorach wraz z matkami. Tutaj w tych 2 są 43-dniowe młode. Zaraz Wam je pokażę. Tutaj jest samica belgijskiego olbrzyma wraz ze swoimi młodymi. No jak widać, już nieźle wyrosły. Same zajadają, o, mieszankę zbożową. Sianko też wcinają. Nawet widziałem, jak kukurydzę prosto z kolby zajadały. Jest tutaj ich 7. Powoli trzeba będzie myśleć o porozdzielaniu ich. Tutaj mam przykładowego młodego od tej samicy belgijskiego olbrzyma. Tutaj u jednego młodego zauważyłem, że ma coś nie tak z uchem. Nie wiem, czy sobie zadarł, czy samica mu tutaj przegryzła. No ale ma przecięte. Już jest nawet trochę zagojone. No nie wiem, co w takiej sytuacji mam zrobić. No chyba po prostu tego nie dotykać, aż mu tu się ładnie zagoi to wszystko. W tej komorze również mam 43-dniowe młode króliki. Od samicy srebrnej mieszańca. Jak widać, już ładnie są wyrośnięte, wybarwione. Też sobie zajadają mieszankę zbożową, sianko. I zauważyłem, że w tym roku to dużo moich młodych ma niebiesko-czarne oczy, a w większości zawsze miały brązowo-czarne. Piszcie, jakie kolory oczu mają wasze króliki. Tutaj mamy przykładowego młodego od samicy srebrnej mieszańca. Nie wiem, czy to będzie widać na kamerze, ale ten akurat ma niebieskie oczy. No pokaż, nie wstydź się, spokojnie. Jak na razie z tymi młodymi wszystko jest w porządku. U tej srebrnej samicy mieszańca jest 6 młodych. Ona po wykocie miała 6 i cały czas jest 6. U samicy, bo sytuacja wygląda trochę gorzej, ponieważ z początku miała 9 młodych, a teraz jest 7. 2 padły, ale i tak jestem zadowolony z tych wykotów. Tu w tych 2 dolnych komorach u obu samic jest po 6 młodych. Od początku wykotów wychowały się wszystkie, było 6 u jednej i u drugiej i nadal jest 6. Tutaj młode mają 33 dni, a tutaj 30. Zaraz Wam pokażę, jak wyglądają. Tutaj, jak widać, matka jest krasa biało-brązowa i ma również 3 krasy młode. 2 takie szaro-czarne i jednego srebrnego. Srebrne, jak widzę, ma nawet niebieskie oczy, tak jak już wspominałem. Zaraz Wam pokażę, jak się prezentują. Ten młody przypomina mi trochę młodego królika rasy WJS, bo też jest taki niewybarwiony, czarny, z szarymi elementami sierści.
i również, tak jak już wspominałem, ma niebieskie oczy. Dostały dzisiaj mieszanki zbożowej, siana i wody, ale zaraz im dam jeszcze buraka. Tutaj, jak już wspominałem, są najmłodsze króliki. Mają 30 dni. Jak widać, ten też ma niebieskie oczy, a samica ma brązowe. Ten jest chyba największy z całego miotu. Też jest bardzo ładnie wybarwiony. Taką ma srebrną barwę. I oczy ma również takie delikatnie niebieskie. Jeden z młodych ostatniej prezentowanej samicy. Jak widzicie, ma tutaj jedną z przednich łapek białą. Bardzo ładnie to wygląda, mi się podoba. A wam jak? Napiszcie w komentarzach. Także to tyle by było w dzisiejszym vlogu. Zapraszam wszystkich na mój fanpage na Facebooku. Link w opisie. Do zobaczenia, cześć!